Dzień dobry, Brexit, odcinek trzeci. Zapraszamy serdecznie do zakończenia już dziś Ligi Narodów w roku 2020. Rozegraliśmy już trzy... Rozegraliśmy już trzy pierwsze mecze naszej grupy, no nie były one do końca udane, tak więc można śmiało powiedzieć, że idę w ślady naszego pana selekcjonera, choć no, hejterzy mogliby powiedzieć, że pan trener Brzęczek przecież wygrał z Bośniakami, mi ze Szwedami ta sztuka się nie udała na wyjeździe, tak więc tak de facto najważniejszym dla mnie dziś meczem będzie to starcie właśnie z ekipą z Północy, Ponieważ na Włochów czy Portugalczyków bardzo ciężko na tym etapie gry będzie nam znaleźć jakiś sposób, no ale będziemy się starać. Polska U21 odnosi wysokie zwycięstwo w eliminacjach do mistrzostw Europy U21 pod wodzą Macieja Stolarczyka. Pokonujemy Maltę wynikiem 6 do 1 po czterech bramkach Patryka Klimali, który no, radzi sobie w tej młodzieżówce całkiem przyzwoicie. Irlandia rozegrała komplet swoich spotkań. Tak więc w ostatniej kolejce wystarczy nam zwycięstwo nad Czarnogórą i zakwalifikujemy się pewnie do Mistrzostw Europy U21. Jeszcze zobaczymy sobie w zasadzie, co decyduje później. Różnica Bramek, akurat ta, jest zdecydowanie na naszą korzyść, ponieważ jak tutaj wejść, o mamy 15, czyli w zasadzie remis z Czarnogórcami da nam kwalifikację do Mistrzostw Europy, tak więc tam idzie wszystko w porządku. W Elite League remisujemy niestety bezbramkowo z reprezentacją Czech. Ustawienie drużyny Włochów Ruma, Di Lorenzo na prawej stronie obrony Mancini, Acerbi, Spinazzola, Ferratti, Barella, Chiesa, Pellegrini, Insigne i Immobile. Tak więc mam wrażenie, że defensywa drużyny Roberto Manciniego jest nieco słabsza. U nas natomiast dziś na prawym skrzydle Paweł Wszołek, Karol Linetti w miejsce zawieszonego Grzegorza Krychowiaka. Tak więc będziemy musieli sobie radzić bez usług piłkarza Lokomotivu Moskwa, a ja zapomniałem Chciałem tylko wam przypomnieć, że przedpremierowo odcinki tej właśnie kariery o nazwie Brexit są dostępne dla osób wspierających kanał. Co ty gadasz? Pierwsza akcja, pierwsza minuta. Robert Lewandowski gol. Myślałem, że mogę zacząć swój komentarz od dopiero akcji kolejnej, kiedy tak naprawdę wszystko się rozwinie, tymczasem Płacheta z lewego skrzydła do Wszołka, Milik odgrywa do Roberta Lewandowskiego i napastnik Bayernu Monachium strzela gola na 1 do 0. Już po 30 sekundach gry prowadzimy z Włochami. Nie wierzę w to, co tutaj się wydarzyło, ale to jest fakt, to jest prawda. Glik, potężny błąd naszego obrońcy we własnym polu karnym. No nie powinno to nam się przydarzyć. Całe szczęście Ciro Immobile oddaje niecelny strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego. No jestem mega pozytywnie zaskoczony tym, co nas spotkało w pierwszej minucie tego spotkania. Teraz ładne rozegranie w trójkącie naszych reprezentantów, no ale Zieliński yy, no nie ma jednak genu, który kazałby mu podawać Piłkę do przodu, wolał jednak rozgrywać ją z Bednarkiem. No i to niestety kończy się akcją Włochów, Kieza na prawym skrzydle do Nikolo Barelli. No i tak jak w pierwszym meczu, tak i teraz Nikolo Barella pokazuje, że jest warty wielkich pieniędzy. Kilka minut później bardzo dużo dzieje się w tym spotkaniu Lewandowski na Wszołka i nie robi tego. Nasz prawy pomocnik, do czego przyzwyczaił już kibiców Legi Warszawa, czyli nie strzela bramki. Teraz przerzut do Płachety. Płacheta na lewym skrzydle. Płacheta faulowany w polu karnym. I Robert Lewandowski za chwilę może zamienić to na y, gola numer dwa dla polskiej reprezentacji. Lewandowski kontra Donnarumma. Lewandowski! 2 do 1. Ależ mamy spotkanie na Półwyspie Apenińskim. 14 minuta tego meczu. I Polska ponownie prowadzi... Bardzo dużo dzieje się we Włoszech. Wrzutka w pole karne. Wybijają obrońcy drużyny Roberto Manczniego. Płacheta pokazuje swoje niesamowite przyspieszenie. Płacheta Prosto prostopadle Lewandowski, Donnarumma, Jezusa i okazja! Mogło być 3-1, ale zobaczcie. 5 strzałów, 6, 4 celne. xg 1,41, 41 91% celnych podań. Reprezentacja Polski gra. No, jak nie reprezentacja Polski? Powiem wam, 29 minuta i będzie przechwyt piłki przez Karola linettego. Tutaj była dobra okazja do podania w kierunku Pawła Wszołka. Niestety na to zawodnik Torino się nie zdecydował. Zobaczmy na dalszy przebieg tej akcji Arek Milik do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski osamotniony, Lewandowski do Naruma. W przerwie tego spotkania na prawej stronie naszej defensywy zameldował się Robert G gumny. gumny w miejsce. <gumny> W miejsce bardzo zmęczonego Bartosza Bereszyńskiego. Tymczasem Piotr Zieliński też jest troszkę osłabiony i nie rozgrywa, łagodnie mówiąc, meczu życia. Dlatego w jego miejsce Kuba Moder, który już w tej Lidze Narodów Gola przecież dla reprezentacji Polski strzelił. Ciągle prowadzimy, ale to jest prowadzenie bardzo takie niepewne no jednobramkowe. Lorenzo nie jakimś cudem ta piłka mija bezpiecznie, lewy słupek bramki szczęsnego. Milik dostaje bardzo długi aut od Gumnego, ale ten ląduje prosto w rękawicach do Narumy. Teraz oles bardzo skuteczne, bardzo pomysłowe zagranie bramkarza Milanu. Insinia nie ma spolonego. Płacheta, wybijamy tę piłkę, ale jej niestety na przedpolu nie zgarniamy. Nicolo Barella do Lorenzo Insiniego. Jest Pellegrini, Immobile wycofują Włosi. Barella będzie niebezpiecznie. Pellegrini i pokazuje klasę. Wojciech szczęsny, który takie strzały od Włochów musi przyjmować na co dzień. Prawe skrzydło naszej Pomocy należy od teraz do Kamila Grosickiego, który zastąpił Pawła Wrzouka. Mamy kilkanaście minut do zakończenia tego spotkania. Również Płacheta jest całkiem zmęczony, dlatego tutaj myślę, że możemy postawić na Kamila Jóźwiaka, reprezentującego barwy Derby County. Jeszcze zaapelujemy tutaj o spokój w naszych szeregach. Czy to się wydarzy? Tak najprawdopodobniej to się wydarzy. Pokonujemy Włochów. 2 do 1. Mamy trzy. Punkty, które pozwolą nam prześcignąć teraz reprezentację Szwecji, chyba że ta sensacyjnie pokonała również Portugalczyków, ale tak się nie stało. Mamy cztery punkty na naszym koncie i jesteśmy o krok od. Utrzymania w Lidze A, Ligi Narodów, proszę bardzo, ależ to było piękne spotkanie w naszym wykonaniu i z bardzo dużym optymizmem możemy podchodzić do kolejnego naszego zgrupowania, gdzie zmierzymy się z Portugalią i przede wszystkim ze Szwecją, ale o, jest dobrze. Tak więc jesteśmy tuż przed ostatnim zgrupowaniem kadry polskiej w roku 2020 i niestety przytrafiły nam się kontuzje. Bardzo poważny uraz Piotra Zielińskiego, który będzie pauzował przez pół roku ze względu na uszkodzenie więzadeł kolanowych. Fatalny cios dla naszej reprezentacji. No i nieco mniejszy, ale równie bolesny Karol Linet. Dwa do 3 miesiące uraz stawu biodrowego. Dla niego to jest koniec tego roku gry w tym roku. W ich miejsce zostaną powołani dwaj piłkarze mogący grać na środku boiska. Mowa o Mateuszu Boguszu, który na zapleczu La Liga radzi sobie całkiem przyzwoicie po siedmiu występach oraz ten, którego ostatnio przez kontuzję zabrakło, czyli Krystian Bielik reprezentujący barwy derby county. No i do tego warto zwrócić uwagę na fantastyczną formę Mateusza Wieteski z tym, że... No również chciałbym bardzo w reprezentacji mieć ciągle Sebastiana Walukiewicza, którego profil w tym FM-ie wygląda naprawdę kozacko. E, przyglądam się także Bartkowi Sliszowi. E, byłem blisko, żeby go nawet dowołać, ale ostatecznie postawiłem na Mateusza Bogusza. Pozostała nasza reprezentacja pozostaje bez zmian U21. Trzymamy kciuki za reprezentację Macieja Stolarczyka, tak więc te dwie zmiany dokonujemy w naszej kadrze. I lecimy zobaczyć, czy nasza młodzieżówka zakwalifikuje się na Mistrzostwa Europy. Marzenie reprezentacji Polski U21 o awansie na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy może ziścić się właśnie dziś. Wystarczy nam do tego remis z reprezentacją młodzieżową Czarnogóry, żeby wyprzedzić Irlandię. No i zobaczymy. Tak jest! Marchwiński błyszczy w wygranym meczu naszej młodzieżówki. inne Gole Bartosza Białka, Aleksandra Buksy i właśnie Marchwińskiego dały nam zwycięstwo minimalne, ale dały nad Czarnogórą U21. Witamy Maciej. Jastolarczyka w Mistrzostwach Europy U21, a tutaj mamy resztę reprezentacji, które już na ten turniej się zakwalifikowały. Tak więc będzie co oglądać już za 127 dni naszej kariery. Bramka zdobyta w 30 sekundzie meczu z Włochami przez Roberta Lewandowskiego okazała się rekordową, najszybszą w historii Ligi Narodów. Nie miałbym nic przeciwko temu, żebyśmy tak samo rozpoczęli starcie przeciwko Portugalii na Estadio Jose Alvalade, Seculo 21. Rui Patricio, Semedo, Pepe Dias, Cancelo Pereira, Fernandes, Mutinho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo i João Felix to jest ekipa wystawiona przez Fernando Santosza. Natomiast w naszym teamie na prawym skrzydle dzisiaj Kamil Grosicki, w środku pola obolałym Krychowiak z Jakubem Moderem i Krzysztof Piątek zastępuje na pozycji numer 9 Arkadiusza Milika. No, tym razem akcji w pierwszej minucie nie zobaczyliśmy, ale zobaczmy teraz Lewandowski. Powstrzymywany przez Danilo Pereirę jest Grzegorz Krychowiak. Akcja będzie rozgrywana na przedpolu drużyny portugalskiej. Bartek Bereszyński, Grosicki. Spokojnie na defensywnej mentalności czekamy na okazję do takiego przecinającego podania w kierunku naszych napastników Kuba Moder właśnie do Lewandowskiego. Krzysztof Piątek Lewandowski, ale pudło. Ale pudło naszego kapitana. No, i niestety nie mamy bramki w tej sytuacji. Pepe Danilo jest Cristiano Ronaldo, ale na spalonym znajdował się jeden z zawodników portugalskich. Choć komentator tego spotkania sugerował, że jednak tam offsideu nie było. No, ale to nas do końca nie obchodzi. Zobaczmy dalej. 29 minuta. Reca do Modera. Grzegorz Krychowiak. Jest Krzysztof Piątek. Grosicki stoi za plecami Portugalczyka. Nie pokazuje się w ogóle do gry. Nasz zawodnik. Bereszyński do. Raz jeszcze do Krychowiaka. O, Lewandowski spalony. No nie, no taka piękna brama. Piękna brama podcinką nad golkiperem Portugalczyków. Zobaczmy tego spalonego. No był, był ewidentny offside napastnika Bayernu Manachium. A mogło być naprawdę pięknie. Kilka minut później Robert Lewandowski zgrywa piłkę do płachety i już jest ona. W środku boiska Grzegorz Krychowiak szuka podaniem Janka Bednarka, glik bardzo, bardzo asekuracyjnie do Wojciecha Szczęsnego, no i w końcu oskrzydlamy tą akcję za sprawą grosika. Jest Lewandowski! W końcu wpadło! Tym razem nie ma spalonego, nie ma chorągiewki w górze. Robert Lewandowski, ale już mamy odcinek. Wygrana z Włochami i mamy prowadzenie z Portugalią w 36 minucie tego spotkania. Aha. Rozpoczęła się druga połowa tego starcia. W przerwie wpuściłem Krystiana Bielika, żeby zastąpił Krychowiaka, który doznał lekkiego urazu rany ciętej uda i się okazuje, że Krystian Bielik w pierwszej minucie doznał urazu stopy. Zajebiście. No i od biedy byłem zmuszony umieścić na tej pozycji Sebastiana Szymańskiego, którego, który nie ma aż takich walorów defensywnych jak Krychowiak, czy Krystian Bielik. Renato Sanchez. Aj, wspomnienia, przykre wspomnienia. Z meczu z reprezentacją Portugalii wracają. 59 minuta, no i niestety mamy remis. Tymczasem Szwedzi strzelają bramkę kontaktową, drużynie Włoch. Jeszcze w miejsce Arkadiusza Recy pojawił się Maciej Rybus, a Ark Milik zastąpił, ojejku, zastąpił Krzysztofa Piątka, no ale no nie wykazał się tutaj dużym zaangażowaniem w ten wyskok. Zawodnik Napoli, no zobaczmy. Mendes na lewym skrzydle, 73. Minuta. Czujnie Kamil Glik, ależ błąd Rubena Diasza i Robert Lewandowski przed szansą na kolejną bramkę. Ale Rui Patricio, dobra interwencja, dobre ustawienie bramkarza Wolverhampton. No i powiem wam, że jestem mega z tego wyniku zadowolony. Jakby tak to miało się skończyć w Portugalii na Półwyspie Iberyjskim, no to można by to uznać za niemały sukces. Rafa, ale nie miał problemu z tym strzałem golkiper Juventusu. No i zobaczmy, wpuśćmy, wpuśćmy Kamila Juźwiaka w miejsce zmęczonego Przemka Płachety Bereszyński. Chyba zbyt głęboko Milik, pusta bramka Milik dał jeden. no coś ty narobił. Była szansa na 6 punktów w meczach z Włochami i Portugalią, a Arek Milik... Nie trafia na pustą bramkę. Poważne, poważne problemy naszej kadry z kontuzjami: Bielik i Krychowiak, czyli kolejni pomocnicy, doznali kontuzji, tak więc dowołujemy w ich miejsce Patryka Dziczka, który jest wypożyczony z Lazio, gra tak sobie, no ale jest defensywnym pomocnikiem, oraz Mateusz Wieteska, znajdujący się w świetnej formie w Legii Warszawa. Mamy debiuty w środku pola reprezentacji Polski tuż przed meczem, yy, czy raczej w trakcie meczu ze Szwedami. Patryk Dziczek, Mateusz Bogusz. Dziczek w roli szóstki, Bogusz w roli ósemki. Na lewym skrzydle Sebastian Szymański i Sebastian Walukiewicz rozegra swoje drugie spotkanie w seniorskiej reprezentacji z uwagi na zawieszenie yy, Jana Bednarka. Gramy u siebie, gramy tym razem odważniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wystarczy nam do pewnego utrzymania w lidze na Rodów, zaledwie remis. Tak więc zaczynamy. Emil Forsberg w nasze pole karne Lewandowski. Dawaj do tej piłki Lewandowski czy Larson? Niestety pierwszy Larson. Kowalczyk czy Biergen? Kowalczyk czy Biergen? Isak. Do Larsona, trzecia minuta, dobra interwencja Walukiewicza, ale nie odnalazł się w tej sytuacji. Krzysztof Piątek i odbiór dziczka w debiucie. Dziczek po raz kolejny, no i pio, pio, pio. Dziczek do Mateusza Bogusza. Bogusz tu na lewym skrzydle jest Trzymajski, nie ma do niego podania, o Boże. Ale byłaby to piękna akcja, gdyby się rozpoczęła odbiorem debiutującego dziczka, zakończyła z golem debiutującego tego, drugiego Bogusza, właśnie Bogusz. Przy piłce ósma minuta meczu ze Szwedami Mateusz Bogusz, Krzysztof Piątek Lewy, Lewandowski 1-0, proszę Państwa. Punkcik 6-7-8 wpada nam aktualnie na konto w naszej Grupie Ligi Narodów. Kilka minut później Bartek, Bartek Berszyński wybija Wiktor Lindelow, czujnie Patryk Dziczek, Grosicki o skrzydła do Berszyńskiego wybija Jenson. Po zagrożeniu z naszej strony Arkadiusz Reca fatalne zachowanie naszego lewego obrońcy, teraz bardzo czujnie Kamil Glik, no Reca tak na przypale masakra w tej akcji, Kulusewski, jeden z najgroźniejszych piłkarzy szwedzkiej drużyny, a nie udowadnia tego na szczęście tym strzałem. Nie wygląda to najgorzej. Zero celnych strzałów gości dzisiejszego spotkania. Breszyński, oleż końśliwie wykonany rzut z autu. Lewandowski, zacznij chłopie strzelać. Strzel sobie jakiegoś hatrika, jak w bajernie. No proszę cię, zrób to dla swojej reprezentacji, dla swojego narodu, żebyśmy spokojnie utrzymali się w tej grupie. Trzy te kartki w 9 minut dla szwedzkiej ekipy. Tak więc puszczają nerwy naszym rywalom Bogusz. Ale nie dociera ta piłka niestety do naszych napastników Bartek Bereszyński, bereś, 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 Lewandowski wybija Lindelof podwojone krycie na Robercie Lewandowskim Arkadiusz Reca, Szymański Reca, raz jeszcze Reca, Reca wrzuca na Lewandowskiego wybija tym razem Jenson, jak nie Lindelof to Jenson, Bereszyński, Grosicki, polekarne Bogusz, Dawaj Bereś, jej Johnson, nie Johnson, tylko Johnson, broni ten strzał naszego prawego obrońcy mogła być asysta w debiucie. Mateusza Bogusza Wpuścimy rację Kamila Juźwiaka Na prawe skrzydło za Kamila Grosickiego No jak na razie jest to utrzymanie Całkiem pewne Coś nie chcą współpracować Drudzy napastnicy w postaci Piątka Czy Milika z Robertem Lewandowskim Niestety no nie odciążają go Za bardzo z swoich zadań Ofensywnych Mateusz Bogusz kasowany przez Larsona Niestety no nie, jest to super udany debiut Bogusza dużo lepiej wygląda postawa Patryka Dziczka 7-1, zadowolony ze swojej gry Patryk Dziczek Bereszyński na prawej stronie tak dość przeciętnie Wojciech Szczęsny też, ocena 6-4 ma czyste konto na razie Dziczek odbiór, o, ależ debiut mamy przecinaka nowego, Dziczek teraz jeszcze rozegranie przez niego piłki Bogusz Lewy, no musisz, kurwa Lewy, no weź, człowieku który to już strzał Roberta Lewandowskiego XG na poziomie 1.24. Mamy tylko jedną bramkę, 9 strzałów, 4 celne, ciągle bezcelnego strzału reprezentacji Szwecji. Znowu wpuścimy na lewo, lewe skrzydło obrony Rybusa. Za Szymańskiego wejdzie Płacheta nad podmęczoną reprezentacją Szwecji. I żeby może ukraść jeszcze trochę minut, to Dawid Kownacki też zanotuje kolejny występ w narodowych barwach w miejsce Yy, yy, piątka, tak? <laughs> Czy Milika? Boże, nie pamiętam, kto tam grał. Dlatego, dlatego nie pamiętam, bo są totalnie niewidoczni ci moi napastnicy. Nie ma spalonego. Kłajson. 90. minuta tego meczu. Robin Kłajson. No i powiem wam, że robi się niebezpieczny, bo jedna bramka jeszcze Szwedów i odpadamy z tej Ligi Narodów. Spadamy do grupy B. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. 4 minuty jeszcze doliczonego czasu gry. 3, 2, 1. Dobra. Będzie utrzymanie. Jeszcze Rybus. Wybija Helander, Bogusz do płachety, poszanujmy tę piłkę. Jest Maciej Rybus, płacheta pokazuje się do rozegrania. Rybus Kownacki, jest Bramka Kownackiego, tam walić. Spadek mamy 2 do 1, jest Bramka Kownasia w roli jokera. W końcu drugi napastnik cokolwiek pozytywnego dla tej kadry zrobił, pięknie. Mamy to 8 punktów na zakończenie Ligi Narodów w trudnej grupie. Powiem, że i tak nie jestem do końca zadowolony z ich gry. Dziękuję bardzo. Polska żegna się z rozgrywkami, ale najważniejsze jest to, że zajmujemy w tej grupie trzecie miejsce. Zabrakło nam trzech punktów w zasadzie do lidera, więc naprawdę można uznać naszą grę za naprawdę satysfakcjonującą i mamy awans w rankingu FIFA na 18 pozycję. Proszę bardzo, zobaczmy sobie cały ranking. Przed nami reprezentacja. Chile, Szwajcarii, Holandii, Danii. No i chyba niestety nie będziemy w pierwszym koszyku reprezentacji europejskich, ponieważ prawdopodobnie będzie to druga, będzie to około 12 miejsca, a pierwszy koszyk z tego co pamiętam to jest miejsce 10. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, niestety 12 miejsce, wyprzedziliśmy tylko Szwedów, no ale to nam niewiele niestety da. Dziękuję bardzo za oglądanie, przypominam wspierający już niedługo mogą oglądać kolejny odcinek tej kariery przedpremierowo Brexit, cel numer 1 tej kariery wykonane widzimy się w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze, cześć.